Cześć! W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić na szybko belkę do wywiadu i ją animować. Także włączajcie aftera i zaczynamy! Zaczynamy od narysowania dwóch prostokątów na osobnych warstwach, żeby można było je oddzielnie zanimować. Aby to zrobić, odznaczamy warstwę o nazwie Shape Layer 1 i rysujemy drugą figurę. Wybieramy Selection Tool i zaznaczamy opcję Snapping, dzięki której będziemy mogli dosunąć równo do siebie oba prostokąty. Dla większego porządku zmieniamy nazwę warstw oraz ich kolejność. Jeżeli chcemy odwzorować kolory na naszej belce z wybranej grafiki, przenosimy ją do kompozycji, zaznaczamy wybrany prostokąt, klikamy w opcję Fill i pobieramy kolor przy użyciu pipety. Usuwamy warstwę z grafiką i dodajemy dowolne teksty do naszych figur. Po dodaniu napisów wrzucamy na przykład logo lub zdjęcie i ustawiamy je w najlepszym dla siebie miejscu. Przy użyciu Lumetri Color możemy na szybko poprawić kolorystykę zdjęcia. Zaznaczamy warstwę z górną częścią belki i jej tekstem, klikamy prawym przyciskiem i wybieramy Pre-Compose. To samo robimy z dolną częścią i jej tekstem. Zaznaczamy wszystkie warstwy i ustawiamy całość belki. Obie prekompozycje animujemy, dodając klatki kluczowe w parametrze pozycji. Włączamy Motion Blura i aby oba prostokąty płynnie się zatrzymywały, klikamy prawym przyciskiem na ostatniej klatce kluczowej i wybieramy Easy Ease In. Jeżeli chcemy, aby nasze zdjęcie powiększało się z prawego dolnego rogu, wybieramy narzędzie do ustawiania Anchor Pointa i przenosimy go w róg. Animujemy parametr skali, ustawiamy klatki kluczowe według swoich potrzeb i również włączamy Motion Blura oraz Easy Ease In. Możemy również dodać delikatny przebłysk. Jak to zrobić? Dokładnie omawiam to w filmie, który właśnie widzicie na karcie powyżej. Zaznaczamy wszystkie warstwy. Tworzymy Pre-Compose. Przenosimy kursor pod koniec timeline'u i robimy animację Opacity. Dzięki temu belka płynnie zniknie.
Ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, to wyeksportować naszą belkę bez tła. Wybieramy Composition, Add to Render Queue i w Output Modul musimy mieć ustawiony QuickTime i RGB plus Alpha. Jeżeli ta opcja jest niewidoczna, wchodzimy w Format Options, wybieramy Animations i wracamy, aby ustawić RGB plus Alpha. Renderujemy i gotowy plik z belką możemy wkładać do naszych filmów. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i zapraszam Was na nową grupę na Facebooku o nazwie After Effects. Uczymy się. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.